17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Z tej okazji w piątek, w dzień 82. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W Parku Miejskim przy pomniku ofiar stalinizmu przedstawiciele samorządu miasta, powiatu i kombatanci złożyli kwiaty. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Swarożynie obchodzi 50-lecie działalności. Szkołę otwarto 1 września 1971 roku jako zasadniczą szkołę rolniczą. W 2021 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Stanisława Staszica w Swarożynie nie przypomina swojej prekursorki, zasadniczej szkoły rolniczej sprzed lat. Szkoła przeszła dogłębną termomodernizację budynków, zarówno samej szkoły, jak i internatu oraz warsztatów szkolnych. Młodzież korzysta z wymiany międzynarodowej i jeździ na zagraniczne praktyki. Powstają nowe, przyszłościowe kierunki nauczania. W 50-letniej historii przez szkołę przewinęło się 5 dyrektorów, setki nauczycieli i tysiące uczniów. Szkoła od 2017 roku podlega resortowi rolnictwa i dzięki temu zyskała nowe możliwości rozwoju, które mogli zobaczyć goście, dyrektorzy szkół resortowych z całej Polski, emerytowana i obecna kadra nauczycielska, absolwenci i uczniowie, władze samorządowe, a także przedstawiciele ministerstwa. Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie przede wszystkim należy życzyć uczniów, aby w tej szkole byli zawsze uczniowie, aby mogli zdobywać tutaj zarówno wiedzę merytoryczną, jak i wiedzę praktyczną, bo jest to przyszłość Polski, jest to przyszłość młodych Polaków, przyszłość naszej ojczyzny. Także ja życzę z całego serca przede wszystkim tego, żeby zawsze w murach tej szkoli byli uczniowie. Życzę przede wszystkim też tego, żeby za kolejne 50 lat szkoła dalej się rozwijała i była tutaj wizytówką województwa pomorskiego. Część oficjalna rozpoczęła się polową mszą świętą. O oprawę muzyczną zadbał chór męski Echo. Po mszy nie zabrakło przemówień, życzeń, kwiatów, upominków i chwil wzruszenia przy oglądaniu filmu o historii szkoły. Były też gratulacje i wspomnienia. 50 lat to już piękny wiek. Myślę, że w dniu dzisiejszym, od dnia dzisiejszego, powinniście Państwo liczyć czas pięćdziesiątkami. A więc pierwsza pięćdziesiątka, druga pięćdziesiątka, trzecia pięćdziesiątka i tak dojdziemy do 150 lat, czego my wszyscy panu dyrektorowi życzymy. Niektórzy z nas w murach tej szkoły, a konkretnie w murach tej szkoły i internatu poznali swoje szczęście, swoje drugie połówki. Bardzo serdecznie pozdrawiam swoją małżonkę Arletkę, z którą jesteśmy ponad 37 lat. I nie jest to najdłuższy staż. Bardzo serdecznie pozdrawiam Grażynkę i Kazika. Trzymajcie się. Teraz na emeryturze mam co wspominać. I to jest ta wartość dodana. Pani Borowska uczyła chemii. Powiem tak, że to była taka nauka, że ja pamiętam do dzisiejszego dnia, a jak stąd pojechałem do Kwidzyna, do szkoły średniej, to chemię miałem w paluszku. Tę część uświetniły też występy wokalistki Agaty Sowy. To już przedmieścia gorzka znak. Autobus rusza w krótki rejs. Zdyszana biegnę z żartu w żart. Z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. I kocham, pragnę, tracę tak. Jakby się chwilę.
Goście posadzili pamiątkowe dęby oraz złożyli kapsułę czasu, w której umieścili między innymi listy, wypracowania i zdjęcia z życia szkoły, pendrive z danymi, okolicznościowy kalendarz i pandemiczne symbole naszych czasów, maseczkę i rękawiczki. Dyrektor Piotr Popielarczyk podkreślał rolę całego zespołu w budowaniu przyszłości szkoły. Czuję się tutaj gospodarzem, to prawda, a przede wszystkim czuję się liderem zespołu. To dzięki zespołowi, to dzięki ogromnej grupie ludzi, to dzięki wielkiemu zaangażowaniu możemy dzisiaj szczycić się no, taką placówką, tak piękną placówką, tak dynamicznie rozwijającą się, a przede wszystkim szczycić się z tego, że możemy powiedzieć, że szkoła jest dobrze zapowiadającą się szkołą. No i z tego wszystkiego jesteśmy bardzo dumni. Z życzeń, które nie padły, a być może chciałbym usłyszeć, to przede wszystkim takiej wewnętrznej siły i satysfakcji z tego, co robię, a przede wszystkim wewnętrznej siły w to, żebym sobie udowodnił, że to, co robię, ma swoją wartość wymierną, wartość dodatnią, bo codziennie tak czuję, codziennie spotykając się z uczniami, z pracownikami, czuję, że tutaj jest moje miejsce. W piątek, 17 września, po południu do szkoły zaproszeni zostali obecni i byli uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele, także emerytowani, na wspólną imprezę jubileuszową dla środowiska szkolnego.